Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Katka Vlog i witam Was w kolejnym odcinku. Moi drodzy, jak wiecie, bardzo długo mnie tu nie było. Nie było mnie około półtora miesiąca. Wiąże się z tym kilka rzeczy i osoby, które obserwują mój profil na Snapchacie, Instagramie czy na katkolotach wiedzą dlaczego. Nawet chociażby jak oglądaliście vlogmasy, wiedzieliście już o tym, że zepsuł mi się aparat, dalej nie powrócił z naprawy. Czekam dalej, ale mam telefon, którym będę nagrywać przez ten czas, dopóki mi ten po prostu aparat nie wróci. Po drugie, wiem, że hejterzy by się cieszyli, gdybym odeszła, ale uwierzcie mi, że nie zniknę. Internet to internet. Skoro robię już to od 5 lat, to mała przerwa nie powoduje tego, że kończę z YouTube'em. Oczywiście przede wszystkim nie zostawiłabym Was, bo dla Was to robię i bardzo to lubię. Zresztą wygadując się tak teraz przed Wami, otwieram Wam całą siebie i nikogo nie udaję. Każdy z nas ma w sobie jakąś część, jakiś punkt, w który jak uderzysz, nagle on wybucha. I tak w sumie było ze mną. Ostatnimi czasy bardzo dużo hejtu dostałam na to, że mam nowy telefon. Chociażby to było pierwszym powodem, dla którego mnie to tak przydołowało, bo zbierałam na to, starałam się, żeby było, no żeby była lepsza jakość Musical.ly, Snapchata, a po tym jak kupiłam telefon, dostałam tak falę hejtu, że no ja nie wiedziałam, o co chodzi, naprawdę. Ani się nie chwaliłam. Po prostu się cieszyłam i wiem, że też niektóre osoby cieszyły się moim szczęściem, za to bardzo dziękuję. Wiem, że nie powinnam się przejmować hejtami, ale osoba, która nie dostawała hejtów i tak naprawdę nigdy w życiu nie usłyszałam i nie widziałam takich słów, które młodsze dzieci, bo wiem, że młodsza widownia mnie ogląda, chociaż też starsza, że młodsze dzieci mogą wypisywać takie słowa. Kolejny hejt na to, że jestem gruba. Okej, mogę komuś nie pasować, może się komuś moja sylwetka nie podobać. To, że miałam mniej kilogramów rok temu, a więcej teraz, to nie oznacza, że zmieniłam się wewnątrz. Zresztą jestem w wieku dojrzewania i zdaję sobie z tego sprawę, że będę miała więcej kilogramów, no i w ogóle, ale żeby tak na mnie jechać? Nie chcę Wam tu teraz robić jakiejś spiny, ale zobaczcie sami po tym screenie. Takie komentarze miałam pod zdjęciem na Instagramie. Uwierzcie mi, to nie było miłe i wiem, że będę miała te hejty i będę się z tym zmagać, ale teraz do tej szczęśliwszej części dziękuję osobom, które mi pomogły, to od razu się do mnie odezwały. Moi znajomi, no i Wy, katkoloty, wiem, że jesteście ze mną i za to bardzo dziękuję, bo wiem, że dla kogoś jednak mogę to robić. Więc jeżeli Ty oglądasz teraz to i ktoś Ci mówi, że jesteś brzydki i gruby, albo że ktoś Cię wyzywa, uwierz mi, że jesteś wspaniały wewnątrz. Nie powinieneś się tym przejmować. Ja po prostu, mnie już to przerosło i powinniście mnie zrozumieć, że trochę mnie to dobiło. Nie chcę się teraz też dobijać, bo już mi jest przykro, że takie rzeczy mogą się dziać, ale jeżeli komuś coś nie pasuje, to naprawdę nie musi mnie oglądać. Okej, parę słów wyjaśniłam. Oczywiście teraz chciałabym przeprosić osoby, które na mnie czekały, które po prostu chciały, żebym dodała cokolwiek. No, nie chciałam udawać osoby szczęśliwej, pomimo tego, że nie byłam. Uwierzcie mi, że siedzę przed tą kamerą już trzeci raz od miesiąca i wydaje mi się, że ten za trzecim razem dopiero filmik wstawię. Nagrałam dwa filmiki, w których po prostu byłam nie sobą. Byłam przygnębiona, udawałam się uśmiechać, ale nie, jednak to nie byłam ja. Teraz powracam z nową energią, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, no więc teraz już się hejtami nie przejmuję. Oczywiście jeszcze raz Was bardzo przepraszam, teraz filmiki postaram się wstawiać regularnie, mam super pomysły z wykorzystaniem mojego telefonu, będą na pewno przeglądanie Snapchata, czy tam What's on my phone, też żeby uniknąć większych pytań, większego hejtu, nie chwalę się absolutnie niczym. Dobra, moi drodzy, teraz przejdźmy do paczek, które wysłaliście mi na moją skrytkę pocztową. Tutaj macie
podaną skrytkę pocztową, gdzie możecie mi wysyłać jakieś listy, paczki, a te są naprawdę, naprawdę zaległe i muszę je otworzyć. Okej, okay, mamy tu jeszcze jakąś chyba świąteczną paczkę. Skępna od Angeliki pod jedyneczką na live. Angelika wiedziała bardzo dobrze, co lubię, i są to kisielki. Bardzo mi się przyda ostatnio, bardzo potrzebowałam pilniczka. I kto też tak ma, że wkłada pilniczek do piórnika? Ja bez tego się na pewno nie obejdę. Trójeczka, coś jeszcze do paznokci. Podejrzewam, że to może być lakier. I nie myliłam się. Jest to matowy lakier. W czwóreczce jest coś do włosów. O, i wiem dokładnie. Są to te gumeczki. Tutaj mam piąteczkę na osłodę. I na osłodę jest to... To są wszystkie rzeczy, które lubię, naprawdę. I dostałam, no bardzo ładnie pachną, świeczuszki. I na końcu kryje się list. Listy czytam zawsze po odcinkach, więc dziękuję Ci, Angelika. I przepraszam, że tak późno otwieram. Lecimy dalej. Okej, okay, od Wiktorii z Bydgoszczy. Otwórzmy. Proszę bardzo, od razu się rzucają kisielki. Tu mam coś w serduszku. Ups! Dla najlepszej youtuberki Katki Vlog. Uwaga! Tu jest cała historia, jak ona mnie poznała, ale jakie ładne rysunki! Bardzo za tobą tęsknię, mam nadzieję, że cię spotkam. Jeju, dziękuję ci, Wiktoria! To naprawdę miłe, później sobie to przeczytam calutkie. Ale mam tutaj dużo paprochów i fanarta. Są moje portale oraz zdjęcie z Wiktorią. Pozdrawiam bardzo serdecznie i buziaki. Tu jak widzę, coś mi się zapodziało i kartkę dostałam dawno, z okazji świąt jeszcze, od Ewy, więc dzięki, Ewa. Zostały jeszcze dwie paczki. Dobra. Natalia. Dostałam żeleczki. Wiedziałam, że to jest świąteczne jeszcze. Dostałam tutaj karteczkę od Natalii Kusiak i proszę bardzo, tutaj macie jej profil oraz jestem ciekawa, co się kryje. O kurczę, zobaczcie, zaraz wam pokażę, co dostałam. O, jakie słodkie. Tutaj jest serduszko oraz mam takie śliczne pudełeczko. Dostałam piękną bransoletkę. Buziaki dla ciebie, Natalia, mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy, bo widziałyśmy się już dwa razy bodajże, a chociażby nawet nie trzy. I pozdrawiam rodziców też bardzo serdecznie. Ostatnia paczka, nie ma tu podpisane od kogo. Jedynka, mówiłaś na pierwszym vlogmasie, że ci się skończyły. O właśnie, skończyły mi się, dokładnie, herbatki. I tutaj mam, o jaki fajny smak, brzoskwinia z mango. I dostałam kisielki. Tu mamy pandę. Dwa kliki, subskrybuj. Właśnie, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zachęcam do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco. Nie wiem, czy niektóre osoby pamiętają grupę Kiwi. Kasia Kiwi Team. Więc dzięki bardzo serdeczne. Więc fajnie. Fajne kolczyki. Już miałam takie jedne z pandami i teraz z Kiwi, więc nice. Moi drodzy, to była ostatnia paczka. Dziękuję bardzo ci, Alicja. No i to by było na tyle. Ciężko mi było tak wrócić po półtora miesiąca przerwy, ale jestem teraz pełna energii i dziękuję za oglądanie. No mam nadzieję, że mnie zrozumieliście chociaż trochę. Dziękuję. Buziaki dla was, pa, pa.